Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły to oznajmić jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak: jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Tak, widzicie, dzisiejsze czytania mówią o czym? Mówią o lęku przed prawdą. Nie? Zobaczcie, że szczególnie w dzisiejszej Ewangelii objawia się wielki lęk człowieka przed czym? No przed prawdą. Jezus niby, czy nie niby, tylko twierdził, że prawda wyzwala, że poznamy prawdę i prawda nas wyzwoli, ale okazuje się, że jest w nas bardzo dużo lęku przed prawdą. Zobaczcie na przykład żołnierzy. Ta dzisiejsza Ewangelia to jest dalszy ciąg tego, co zaczęliśmy słuchać w Wielką Sobotę na mszy Wigilii Paschalnej. To jest dalszy ciąg tamtych wydarzeń. To święty Mateusz opisuje, co było dalej. I teraz zobaczę, że jest w tym wszystkim no, taka rzecz dziwna i niedziwna, bo jak się głębiej temu przyjrzeć, to rzeczywiście to się dzieje w naszym życiu, że zwróćcie uwagę, że kobiety, które przyszły do grobu i żołnierze, którzy stali tam na straży, to oni wszyscy widzieli dokładnie to samo. I kobiety, i żołnierze widzieli anioła, który stąpił z nieba, niczym błyskawica, który odwalił ciężki kamień. Właśnie tak się powiada, że te kamienie grobowe, to właśnie, żeby odwalić taki kamień, to czasem potrzeba było i 12 mężczyzn takich dosyć silnych, a tu właśnie sobie jeden anioł tak poradził z tym kamieniem. W każdym razie i kobiety, i żołnierze to widzieli. Jak ten anioł odwala kamień, widzieli, że grób jest pusty, prawda? Wszyscy widzieli dokładnie to samo, zauważcie. Tylko że u kobiet to obudziło radość. Natomiast u żołnierzy to zrodziło takie przerażenie, że padli niczym martwi. Padli niczym martwi, mówi święty Mateusz. To stąd się bierze taki zwyczaj. Nie wiem, czy słyszeliście o takim zwyczaju, że gdzieniegdzie strażacy, jak trzymają wartę przy Bożym grobie, to jak przychodzi właśnie ten moment, prawda, że świętujemy zmartwychwstanie, to strażacy padają jak martwi i potem wychodzą, uciekają z kościoła. To właśnie odtwarzają tą scenę z Ewangelii. Wiecie, to na przykład w Topoli jest taki zwyczaj, nie wiem, czy słyszeliście, że tam strażacy właśnie padają. Chyba w Starczowie też, czy w Starczówku, czy w Starczowie. W Starczowie właśnie, nie? Że padają, potem się zrywają, uciekają. To właśnie to jest to, nie? To jest dokładnie to. To jest z tej Ewangelii, znaczy, to jest ta scena właśnie. Nie? Strażnicy stoją przy grobie, przychodzi anioł, odwala kamień, grób okazuje się pusty. Niewiasty się cieszą, rozumiecie? I to samo wydarzenie. Niewiasty się cieszą, strażnicy przerażeni padają jak martwi. Mało tego. Co się dzieje potem? No więc niewiasty potem, zobaczcie, idą to oznajmić z radością uczniom Jezusa i po drodze widzą Jezusa, spotykają Jezusa i mało tego mają przekazać
uczniom Jezusa, że uczniowie Jezusa mają wracać do Galilei i tam będą też widzieć Jezusa. Natomiast strażnicy lecą do arcykapłanów, żeby się naradzić, co z tym fantem, co zrobić. Nie? I zobaczę, że u arcykapłanów też się rodzi lęk przed czym? No przed prawdą. Nie? I teraz zobaczę, że tu się pojawiają różne pomysły, jak tu sobie poradzić z tą prawdą, żeby uniknąć, że tak powiem, konfrontacji z prawdą. No bo zobaczcie, sytuacja jest dosyć kiepska, nie? Bo na straży przy grobie stoją żołnierze. I co ci żołnierze zrobili z Jezusem? No to wszystko, co czytamy, nie? Że żołnierze z Jezusa sobie zrobili zabawę i to dosyć okrutną. Ci żołnierze go tam biczowali, męczyli, dręczyli, wcisnęli mu na głowę koronę czerniową, różne takie rzeczy. Nie? Na końcu ci żołnierze przybili Jezusa do krzyża, zmarł na tym krzyżu, umarł. Dlaczego żołnierze są w stanie Jezusowi takie rzeczy zrobić? Po pierwsze dlatego, że Jezus się nie broni, więc czujemy przewagę, prawda? A po drugie mamy świadomość, że co? No, że się nie zemści, bo jego przeznaczeniem jest być zabitym i złożonym w grobie. No to wszystko jedno, to już się nie zemści, nie? Rozumiecie, nie? Mogę zrobić drugiemu człowiekowi, co mi się podoba, bo on mi nie odpłaci pięknym za nadobne. Nie? To się rodzi taka odwaga wielka, nie? Jak ja mam takie poczucie, że jestem od kogoś silniejszy, że ja tu jestem górą i że ten drugi nie będzie w stanie, że tak powiem, się bronić ani mi odpłacić, to prawda, ja tu teraz pokażę, na co mnie stać. No i właśnie pokazujesz, na co cię stać. No dokładnie, to, właśnie dokładnie na to cię stać, co pokazujesz. Nie? Właśnie, na przykład jak mąż jest przekonany, że żona mu nie odda, to tam nakrzyczy na żonę i zwyzywa. Gorzej jak żona patelnią się odwinie, prawda? I wtedy mąż się dowiaduje, że to nie jest takie proste wszystko. Nie? Rozumiecie, o co chodzi z tymi żołnierzami? I teraz słuchajcie, jest wydarzenie. Nagle oni odkrywają, że ten Jezus, z którym takie rzeczy zrobili, że ten Jezus rzeczywiście mógł zmartwychwstać. Bo nagle widzą anioła, nagle widzą pusty grób. Jest problem, bo jeżeli ten Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, to teraz w rozumieniu tych żołnierzy, co zrobi Jezus? No co Jezus zrobi? No przyjdzie się co? Zemścić, nie? Proste, nie? Boimy się. Jesteśmy jak martwi ze strachu, bo co teraz będzie, jeżeli on się zacznie mścić? Rozumiecie? Prawda? Arcykapłani mają ten sam problem. Oni mają jeszcze głębszy problem. Dlaczego? Dlatego, że arcykapłani, mając za przeproszeniem gębę pełną Boga, albo nawet mówiąc jeszcze dosadniej, wycierając sobie za przeproszeniem gębę Panem Bogiem, no to robili na tym wszystkim swoje własne interesy. I teraz, jeżeli my przyznamy, tak, że w Jezusie przyszedł tenże Bóg, którym sobie do tej pory bezkarnie za przeproszeniem gębę wycieraliśmy, nie? No to co? No to nagle trzeba będzie się z tym Bogiem co? Zmierzyć, nie? No, stanąć z Nim oko w oko, z tymże Bogiem, no i, prawda, to się wytłumaczyć z tego wycierania sobie gęby Bogiem. To wcale nie jest taki stary problem, to zobaczcie, to wszystkich nas dotyka. Wiele jest takich osób, prawda, ja tam, wiecie, nie chcę tutaj nic gadać o kimś konkretnie, bo to każdego z nas dotyka. Wiele jest takich osób, które gębę mają pełną Pana Boga, ale jak się temu głębiej przyjrzeć, to ich życie jest całkiem odległe od Boga, prawda? No jest problem. Nie? Jest problem. I zobaczcie, w tej dzisiejszej Ewangelii, no to się ujawniają takie rzeczy. Nie? Że zobaczcie, ujawnia się takie nasze myślenie, prawda? Ujawnia się to myślenie, które korzeniami sięga Adama i Ewy, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, poszli robić wszystko po swojemu. Jak odkryli, że to jest kanał, prawda? To nie byli w stanie spotkać się z Bogiem, który przyszedł to wszystko naprawić, bo się bali czego? Że Bóg przyszedł wyciągać tak zwane co? Konsekwencje, prawda? Jest jeden wielki lęk, jedno wielkie, prawda, chowanie się po krzakach, jedno wielkie unikanie spotkania, jedno wielkie unikanie prawdy,
prawda, najlepiej przed tym Bogiem uciec zawczasu, najlepiej zawczasu przed Nim uciec, zanim On się zdąży z nami spotkać, bo lepiej, prawda, nie doświadczyć tego, co On przychodzi robić. Prawda? Lepiej zwiać zawczasu. Rozumiecie? Adam i Ewa. To cały czas pokutuje w nas. Zobaczcie, że my z automatu w takie myślenie wchodzimy, także w naszych wzajemnych relacjach, to dotyczy nie tylko Boga, ale też w naszych wzajemnych relacjach my z automatu wchodzimy w takie myślenie, że jak mi się noga powinęła w relacji z Tobą, to może lepiej zawczasu uciec z relacji z Tobą, zanim Ty zdążysz wyciągnąć wobec mnie co? Konsekwencje, prawda? Ja pamiętam, jak nabroiłem raz tak dosyć poważnie, jak byłem tak w wieku, no powiedzmy Wojtka, może trochę młodszy, to jak tato usłyszałem, że tato wraca z pracy, a mama z babcią bardzo solennie mi obiecały, że tacie wszystko opowiedzą, obietnicy nawet dotrzymały, no to jak usłyszałem, że tato wraca z pracy i miałem w pamięci tą obietnicę mamy i babci, że wszystko tacie opowiedzą, to się schowałem pod biurko zawczasu, nie? Rozumiecie, bo tato przyjdzie, będzie wyciągał co? Konsekwencje. No właśnie, zobaczcie, to działa w naszych relacjach, to działa wobec Boga, nie? Boimy się prawdy. Czemu się boimy prawdy? No boimy się prawdy, bo trzeba by się przyznać, że zapędziłem się w kanał. No to też jest ból i problem, nie? Przyznać się, że zapędziłem się w kanał. Zobaczcie, że my raczej mamy tendencję do bólu, prawda, brnąć w swoje jakieś tam zawiłości, do bólu konstruować jakieś egzotyczne usprawiedliwienia, egzotyczne jakieś, prawda, umotywowania naszego zachowania, nie? Jakieś nie wiadomo co, prawda, konstruować jakieś totalnie egzotyczne, nie wiadomo skąd wzięte argumenty, byle się zwyczajnie nie przyznać, że co? Że się zapędziłem i że potrzebuję, żeby mnie z tego co wyprowadzić. Dlaczego? Bo my nie wierzymy, z gruntu nie wierzymy w życzliwość. Zobaczcie, jaki my mamy głęboko zaszyty schemat wojny. Zobaczcie, jaki mamy głęboko zaszyty schemat wojny. Że z jednej strony, jak mamy okazję, to sami walczymy o swoje, a prawda, jak widzimy, że dochodzi do głosu nasza słabość, to od razu podświadomie się spodziewamy, że ktoś tą naszą słabość wykorzysta, zaatakuje, nie wiadomo co zrobi. Rozumiecie? To się pojawia w dzisiejszej Ewangelii. W dzisiejszej Ewangelii też pojawia się tak zwany ludzki prosty lęk przed czym? Przed cierpieniem. Dlaczego ja się boję wyciągania konsekwencji? Bo się po prostu boję cierpienia. Bo ktoś mi zada ból, cierpienie, tak? Zobaczy, ile w nas jest lęku. Dlaczego my walczymy? Dlaczego my żyjemy w schemacie wojny? Bo nas pędzi lęk, napędza nas lęk. Jesteśmy gotowi walczyć do bólu, żeby nic z rąk nie puścić, żeby wszystko było po naszemu. I to do tej walki nas napędza jeden wielki lęk przed tym, że co? Że może być źle. Źle to znaczy może nas zaboleć, możemy cierpieć, może nam się wszystko zawalić, prawda? Może nam się wymknąć z rąk i pójść nie wiadomo w jaką stronę. Zobaczę. I to nas napędza w naszej codzienności, ten potworny lęk. Lęk przed tym, że będzie źle. No przyjrzyjcie się Państwo. I dlatego my się traktujemy tak, jak się traktujemy, dlatego żyjemy w schemacie wojny, walki, prawda? A jak doświadczamy, że nic żeśmy nie wywalczyli, tylko walcząc to wszystko żeśmy zepsuli, no to teraz wiejemy, chowamy się, kombinujemy, prawda? No bo jesteśmy przekonani, że teraz wszyscy się będą na nas mścić. I tak się to kitłasi, nie? I tak się to kitłasi. Natomiast Jezus, tak jak wam wczoraj próbowałem opowiedzieć, Jezus w to wchodzi, próbuje nas z tego wyleczyć. Próbuje nas z tego wyleczyć, nie? Wyleczyć. W jaki sposób? Po pierwsze pokazuje Boga, w Jezusie objawia się Bóg, tak jak wam wczoraj tłumaczyłem, Bóg, którego miłość się nie męczy nam. Właśnie tu jest taka miłość, która się nie męczy. Właśnie to trzeba uchwycić, uwierzyć, że istnieje miłość, która się mną nie męczy. Miłość, do której zawsze mogę przyjść i odkryć, że dalej jestem kochany, dalej jestem upragniony, dalej jestem umiłowany. Prawda? Miłość, która się mną nie męczy, żebym nie wiem, jakie błędy popełnił.
Właśnie po pierwsze, Jezus o tym chce nas przekonać, że taka miłość istnieje, prawda? Taka miłość istnieje. Że jest możliwa taka miłość, która się nie męczy kochaniem mnie, prawda? Jest taka miłość, która się nie męczy kochaniem ciebie. I to człowieka leczy pomału, leczy ze strachu przed konsekwencjami, leczy ze strachu przed tym, że zostanę skasowany i tak dalej. No ale pozostaje problem właśnie tego, że może spotkać mnie cierpienie, niepowodzenie, że to wszystko może się zawalić. I tu znowu właśnie ta Galilea, nie? To odsyłanie do Galilei to jest odsyłanie do codzienności. Idę z Tobą w Twoją codzienność, idę z Tobą w Twoją codzienność. Chcę z Tobą być w Twojej codzienności, nie? Miłość, która się nie męczy mną i która chce być ze mną w mojej codzienności, prawda? Miłość, która potrafi poradzić sobie z każdą sytuacją i z każdej sytuacji wyprowadzić coś nowego, coś nowego. Właśnie taką miłość przynosi Jezus i to pokazał zmartwychwstając. Nie? Że to jest miłość, daje miłość, która nie tylko się nie męczy, ale której no, nie da się zagonić w kozi róg. Miłość, która potrafi poradzić sobie z każdą sytuacją i mało tego, z każdej sytuacji wyprowadzić coś nowego, wspanialszego. Właśnie, i to jest lekarstwo na te nasze lęki, na ten nasz stan wojny, na to wszystko. Nie? Tylko wiecie, bo można zadać pytanie i ostatecznie to pytanie gdzieś pobrzmiewa w dzisiejszych czytaniach i to pytanie jest oczywiste dosyć. No to skoro tak, to czy Jezus, skoro ma taką moc pokonania śmierci wszystkiego, to czy nie mógł tą swoją mocą sprawić, żeby zniknęło cierpienie, ból, żeby zniknęły choroby, niepowodzenia, żeby zniknęły właśnie te wszystkie różne rzeczy, których my się po ludzku co lękamy. Czy Jezus, który potrafił pokonać śmierć, czy nie mógł sprawić, żeby to wszystko zniknęło? Okej, dobra, doceniamy to, że Jezus jest z nami. W naszych sytuacjach, w naszych bólach, lękach, cierpieniach, właśnie w tym wszystkim, co się dzieje, jest z nami. Dobra, doceniamy, że jest z nami. A czy nie mógł sprawić, żeby to zniknęło? Jaka jest odpowiedź, proszę Państwa? No, odpowiedź jest dość dramatyczna. Odpowiedź jest z dzisiejszej Ewangelii. Jak brzmi odpowiedź? Bóg, który może wszystko tego akurat zrobić, co? Nie mógł. A dlaczego nie mógł? Bo nie da się tego zrobić bez nas. Nie da się tego zrobić bez nas. Dlaczego nie da się tego zrobić bez nas? Bo zobaczcie, co mówi Piotr do Żydów. Nie? Że Piotr Żydom to pokazuje. Mówi, dlaczego Jezus cierpiał? Dlaczego tak jest, że Jezus potrzebował wejść w cierpienie, w krzyż, w mękę? Mówi, no to wy rękami bezbożnych przybiliście go do krzyża i zabiliście. Właśnie cierpienie, ból, krzywda, to jest to, co my sobie nawzajem co robimy. To my to robimy sobie nawzajem. I to paradoksalnie, spróbujcie teraz uchwycić ten paradoks. Dlaczego my robimy sobie takie rzeczy? Właśnie dlatego robimy takie rzeczy, bo próbujemy uniknąć cierpienia, próbujemy uniknąć bólu, próbujemy uniknąć tragedii i robimy to takimi metodami, że tylko jeszcze sobie dokładamy nawzajem. Zauważcie, że ja próbuję z lęku przed cierpieniem, przed bólem, z lęku przed niepowodzeniem, z lęku przed tym wszystkim, nie? Robię takie rzeczy, że tylko innych ludzi krzywdzę, zadaję ból i w ogóle. I tego wszystkiego jest jeszcze więcej. Zobaczcie, że potrafimy siebie okłamywać, oszukiwać, jakieś tam konstruować podstępy, prawda? Ja przepraszam, że się znowu odwołam do relacji małżeńskich, ale zobaczcie, jak to wygląda. Czy żonie jest łatwo tak po prostu przyjść do męża i powiedzieć, słuchaj, bo ja mam taki, taki, taki pomysł. Zazwyczaj żona po pierwsze myśli, jakby tu sprytnie męża co podejść, nie? Prawda? Rzadko kiedy człowiek myśli, nie? Żeby tak po prostu podejść do drugiego i pogadać. Pierwsze co, jak go tutaj podejść, prawda?
jak go tutaj podejść, nie? Zobaczcie, ile tego jest między nami. Jakichś większych, mniejszych kłamstewek, oszustw, podstępów, kombinowania. Zobaczcie, ile jest krzyku, nerwów, wyzwisk, ile bólu sobie zadajemy z słowami, zobaczcie. Już nie mówiąc o rękoczynach, do których też dochodzi. A potem za tym idzie co? No, idą grubsze sprawy. Kradzieże, krzywdy, zabójstwa, wojny. Skąd to się wszystko bierze? No, to są nasze chore sposoby na to, żeby zabezpieczyć siebie przed czym? Przed cierpieniem. Tylko skutek jest taki, że przez to wszystko tego cierpienia jest tylko jeszcze co? Jeszcze więcej. I wiecie, w tym wszystkim chodzi o to, żebyśmy my wreszcie otworzyli oczy i zobaczyli. Zobaczyli Boga, Boga, który Boga prawdziwego, takiego, jaki się objawia w Jezusie. Boga, który nie przychodzi nas rozliczać. Miłość nie przychodzi rozliczać. Tak, w relacji z prawdą wyłazi, że się zapędziłem, wyłazi, że funkcjonuję w jakichś chorych schematach, no to wyłazi, tak, w relacji z prawdą. Ale okazuje się, że ta prawda, która przychodzi do twojego życia, to jest prawda miłości, miłości, która nie rozlicza, nie osądza, nie ocenia, nie skazuje, tak, nie skazuje, nie wyciąga konsekwencji, nie każe, tylko przychodzi nauczyć, tak. Miłość przychodzi nauczyć. To jest właśnie sposób, w jaki Jezus chce, i to jest jedyny możliwy sposób na to, żeby rozwiązać problem cierpienia w naszym życiu. Problem bólu, który sobie nawzajem zadajemy, problem właśnie tego wszystkiego, czego się boimy. Ostateczny sposób jest jaki? Jezus przychodzi nas nauczyć. Nauczyć takiego życia, takiego zachowania, takiego postępowania, takich relacji, w których my siebie nawzajem nie będziemy co ranić. Patrzę na Jezusa. Czy Jezus skrzywdził choć jednego człowieka? On w każdej sytuacji potrafił tak postąpić, tak się zachować, żeby nikogo co nie skrzywdzić. Nawet kiedy był torturowany, sądzony, potrafił tak się zachować, tak rozmawiać, że nikogo z tych, którzy go sądzili, torturowali, przybijali do krzyża, nikogo z nich co nie skrzywdził. Tylko widzicie, żeby Jezus był w stanie nas tego nauczyć, żeby miłość była w stanie nauczyć ciebie takiej miłości, to potrzebuje czego? No, twojej zgody. Dopóki ty się upierasz, że zrobisz wszystko po swojemu, do bólu, ale po mojemu, no to rzeczywiście będzie z tego jeden wielki co? Ból. No patrzcie na żołnierzy, na arcykapłanów. Wobec oczywistych faktów, nie do bólu po naszemu. I rzeczywiście historycznie rzecz biorąc, to z tego wynik jeden wielki straszliwy ból. I to powiedzenie, że do bólu po mojemu, to powiedzenie jest niestety do bólu prawdziwe. Bo jak ty będziesz chciał do bólu po swojemu, to z tego będzie tylko i wyłącznie co? No ból właśnie. No właśnie ból. I teraz widzicie, sztuka polega na tym, żeby stać się chrześcijaninem. Kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest ktoś, kto się zachwycił Bogiem, który przychodzi w Jezusie. Chrześcijanin to jest ktoś, kto się zachwycił miłością, która przyszła do mojego życia, miłością, w której doświadczyłem, że ona nigdy ze mnie nie rezygnuje, nigdy się mną nie męczy, miłością, która mnie nie ocenia, ale miłością, która chce mnie nauczyć. Nauczyć, żebym potrafił kochać tak, jak jestem ukochany. To jest coś wspaniałego, co przyszło w Jezusie. On nam to pokazał, że nie tylko przyszedł nas kochać, przekonywać o miłości, nie tylko przyszedł przekonywać, że Bóg nas nigdy nie skaże, nie zrezygnuje z nas, że miłość Boga się z nami nie zmęczy nigdy. Nie tylko o tym przyszedł nas przekonać, ale przyszedł nas nauczyć, żebyśmy potrafili to samo, żebyśmy to samo potrafili.
Tylko widzicie, to potrzeba naszej zgody. Potrzeba naszej zgody. Tylko widzicie, niestety my żyjemy w takim schemacie, że my jesteśmy przekonani, że powinniśmy Bogu zaprezentować wszystko świetnie działające, gotowe i w ogóle. A Jezus przyszedł nas uczyć. Miłość przychodzi uczyć, cierpliwie uczyć, uczyć, uczyć. Trzeba to zobaczyć. Trzeba to zobaczyć, nie? I dać się wreszcie nauczyć. Chociaż jest tu jeszcze jeden haczyk, o którym chciałem na koniec powiedzieć, że zobaczcie, my możemy się nawet zachwycić Jezusem, możemy się zachwycić miłością, możemy powiedzieć, że tak, zgadzamy się, to jest wszystko piękne, to co Jezus chce nas nauczyć i rzeczywiście taki świat byłby lepszy. Możemy wszystko na rozum przyjąć i zrozumieć. Zresztą to, czego Jezus uczy, to nie jest jakieś skomplikowane. To jest dość łatwo na rozum przyjąć i zrozumieć. Tylko potem w naszej Galilei, w naszej codzienności doświadczamy czego? Że mamy kłopot z przejściem do tak zwanej praktyki. Że teoria jest nawet piękna i dosyć łatwa do pojęcia, ale schody się zaczynają, kiedy trzeba przejść gdzie? Do praktyki, bo my nawet byśmy chcieli, tak, żyć tak, jak Jezus próbuje nas nauczyć. Tylko czego doświadczamy? Że w kółko odpalają się w nas te same schematy. Nie? Że w kółko działają w nas te same schematy, człowiek by chciał postąpić inaczej, a nagle się budzisz i odkrywasz, że co? Że zrobiłeś to, co zwykle. Prawda? Właśnie. I teraz co się dzieje? I teraz Jezus prosi, żeby przyjść do Niego i się przyznać, że tak, chcę, ale nie potrafię i że potrzebuję Ciebie, żebyś mnie przemieniał. Potrzebuję Ciebie, Panie Jezu, żebyś mnie przemieniał, bo sam siebie zmienić, co nie potrafię. Właśnie trzeba wreszcie stanąć i się przyznać do tego, nie potrafię siebie zmienić. Chciałbym, ale nie potrafię. I potrzebuję pomocy, potrzebuję Jezusa, potrzebuję moich braci i sióstr, żebyśmy wzajemnie sobie pomagali w tej przemianie, którą zapoczątkował Jezus. Bo nikt z nas nie potrafi zmienić siebie, co sam. Trzeba wreszcie zrezygnować z takich prób, prawda, skazanych od razu na niepowodzenie i dać się wziąć za rękę i dać się poprowadzić. I to jest właśnie piękne w tym, co proponuje Jezus. Ja ostatnio miałem okazję rozmawiać z jednym muzułmaninem, który przeszedł na chrześcijaństwo. To dość karkołomna była decyzja, bo u muzułmanów to jest niezbyt dobrze widziane. I właśnie rozmawialiśmy o tym, co go zachwyciło w chrześcijaństwie, co go zachwyciło w Jezusie. Że mówi, w islamie to jest tak, że ty musisz się wykazać przed Bogiem, że ty potrafisz, że ty jesteś w stanie. Musisz się wykazać, że spełniasz zasady, że jesteś bez zarzutu, że jesteś czysty, prawda, nie? Musisz się wykazać, udowodnić Bogu. Natomiast mówi, w chrześcijaństwie jest odwrotnie. W chrześcijaństwie przychodzi miłość, w Jezusie przychodzi miłość, która wręcz prosi. Przyjdź do mnie taki, jaki jesteś, a to ja chcę ciebie przemienić. Miłość, która po pierwsze pokazuje, potrafię cię kochać takim, jakim jesteś i potrafię cię nie tylko kochać, ale potrafię cię nauczyć i potrafię cię przemienić. Żebyś potrafił kochać tak, jak ja kocham Ciebie. Amen. Bardzo dziękuję, że przyszliście i że wytrzymaliście. Tam już niektórzy kręcili głowami, że za długo, ale to te święta są raz w roku. A ja mówię długo codziennie. W każdym razie dziękuję, że jesteście i że możemy się tu spotykać, być razem, właśnie razem spotykać Jezusa, razem się przekonywać, że Jego miłość nie umarła, że Jego miłość żyje, że Jego miłość się nie zmęczyła, że On chce z nami być właśnie z takimi, jakimi jesteśmy i że chce cierpliwie nas przemieniać, przemieniać nas, żebyśmy potrafili żyć tak, jak On żył, nie wyrządzając sobie krzywdy, bólu, nie krzyżując się nawzajem, nie przybijając się nawzajem do krzyża. Tak? Chce nas wyzwalać z naszych lęków. Chce nas przekonywać o prawdzie, prawdzie, która otwiera oczy na to, że rzeczywiście miłość przychodzi nie po to, żeby się znęcać, wyżywać, wyciągać konsekwencje,
ale przychodzi po pierwsze właśnie dawać to poczucie bezpieczeństwa, wytchnienia, że jestem przyjęty, kochany i przychodzi nauczyć, tak, nauczyć kochać tak, jak jesteśmy kochani. Życzę wam dobrego świętowania, dużo radości z tego, że macie siebie, że możecie być razem. Tak, dobrego dnia wam życzę i dobrego tygodnia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja.